Piątek, 10 marca, Krzysztof Domagała, zapraszam na sport. Pojedynki Radomiaka-Radom z Koroną Kielce zawsze wywołują duże emocje wśród kibiców obu ekip. Nie inaczej jest tym razem. W sobotę, 11 marca, Korona podejmie Radomiaka w Kielcach. W pierwszej rundzie w meczu rozegranym w sierpniu przy Narutowicza 9 w Radomiu Zieloni doznali bolesnej porażki, przegrywając z Koroną 0-2. Teraz podopieczni Mariusza Lewandowskiego będą chcieli wziąć rewanż. Na pewno to będzie inne spotkanie, ale w jednym na pewno się zgadzamy, że to jest pojedynek derbowy. I tutaj wiadomo, że talent i wszystkie taktyczne, techniczne umiejętności są po jednej i drugiej stronie wysokie, ale bardzo ważny będzie przede wszystkim element przygotowania się do meczu, tak zwanej koncentracji i chęcia zwyciężenia w tym meczu poprzez wszystkich zawodników, jak również sztabu. Także tutaj element przygotowania i takiej emocji związane z tym meczem musi być na wysokim poziomie. Rywale walczą o utrzymanie. Obecnie są w strefie spadkowej i mają na koncie 23 punkty. Radomiak jest w lepszym położeniu, bo zajmuje 8. lokatę z dorobkiem 32 oczek. Początek spotkania w Kielcach w sobotę 11 marca o godzinie 15. Dokładnie 455 dni minie w sobotę od ostatniej domowej wygranej Ceradu Enei Czarnych. Czy Czarni w meczu z GKS-em Katowice przełamią wstydliwą serię? Do zakończenia sezonu zasadniczego w Pluslidze pozostały już tylko 4 kolejki. 3 z tych spotkań siatkarze Ceradu Enei Czarnych Radom rozegrają w hali Radomskiego Centrum Sportu. Rywalami będą kolejno GKS Katowice, Grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle oraz Jastrzębski Węgiel. Podopieczni Pawła Woickiego będą chcieli przerwać wstydliwą serię. W dniu meczu, czyli w sobotę 11 marca, minie dokładnie 455 dni od ostatniej wygranej Czarnych przed własną publicznością. Początek meczu Cerat Enea Czarni GKS Katowice w sobotę 11 marca o godzinie 20.30 w hali Radomskiego Centrum Sportu. 15 raz na radomskich ulicach odbędzie się bieg Kazików. Trasa będzie przebiegała przez centrum miasta. 10-kilometrowa trasa 15 biegu Kazików to pętla o długości 5 km, którą uczestnicy pokonają dwukrotnie. Prowadzi przez centrum Radomia. Start i meta zlokalizowane zostały przy Urzędzie Miejskim. Poza biegiem głównym na 10 km odbędą się też bieg charytatywny oraz bieg szkół ponadpodstawowych na dystansie 2 km oraz biegi dzieci lekkoatletyka dla każdego na dystansach od 100 do 1000 metrów. Biegi dzieci i młodzieży wystartują w niedzielę 12 marca o godzinie 11, bieg charytatywny o godzinie 12, a bieg główny o godzinie 13.15. To już wszystkie informacje, które przygotowaliśmy na dziś. Teraz zapraszam na prognozę pogody i do zobaczenia.